W całej Polsce odbyły się dziś protesty pod hasłem Unia to my. Głos sprzeciwu wobec ostatniego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego wyrazili także mieszkańcy Cieszyna. Na rynku przemawiała m.in. Joanna Wawrzeczka i Gabriela Staszkiewicz. Nie wiem też jak zacząć, bo tak jak powiedziałam, z jednej strony się uśmiechamy, a z drugiej strony myślę, że po prostu jest nam tak koszmarnie smutno, że już nie wiadomo właściwie, czy może być nam smutniej? Bo chyba w każdej dosłownie dziedzinie naszego życia odczuwamy jakiś cień, jakiś odcisk, coś złego. Coś się kładzie cieniem na nasze życie, które chcielibyśmy, żeby wyglądało dobrze, żeby było dobre. Żebyśmy nie musieli się bać i żyć w strachu. A ja nie pamiętam od kilku lat dnia, kiedy otwierając wiadomości, przeglądając strony internetowe, nie zaczynałabym się jeszcze bardziej bać, że ktoś mi zabierze przede wszystkim wolność, że ktoś mi każe inaczej się śmiać niż się śmieje, że ktoś mi powie, że tego mogę kochać, a tego nie mogę kochać, że ktoś powie moim przyjaciołom, że mają zły kolor skóry i nie mogą tu mieszkać. I wiele innych rzeczy chcą nam mówić, że ktoś jest gorszy, ktoś jest lepszy. Kto dał tym ludziom prawo do wskazywania, że ktoś jest lepszy albo ktoś jest gorszy? Szanowni Państwo, myślę, że dobrze, że jesteśmy tutaj, tak jak w wielu różnych innych miastach, większych, mniejszych, że mówimy głośno nie temu, żeby Cieszyn, temu, żeby Polska wyszła z Unii. Rzeczywiście jest takie zagrożenie, jak tu dzisiaj Adam Bodnar powiedział, jak sobie połączymy te kropeczki, to będziemy wiedzieć, w którym kierunku idą nasi rządzący. Mówimy absolutnie nie. I Cieszyn, i Polska, i Śląsk. Chcemy być w Unii. To jest nasza decyzja, którą wyraziliśmy w referendum. I nie pozwolimy, żeby ktoś nam zabrał tego, o co walczyliśmy. O co walczyli też nasi rodzice. Tu jest Europa! 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 Protestujący przeszli ulicami Limanowskiego, 3 Maja, Aleją Jana Łyska, Michejdy i z powrotem na rynek. Tam na zakończenie odśpiewano Odę do radości. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl redaktor Krzysztof Rojowski.